widać w tym zakresie współpracuje. No ale zawsze tak było, więc tym działaniom i postawom się nie dziwimy. Trzymamy rękę na pulsie, panie senatorze, tak? Ale zwrócić uwagę, ojcze, proszę zwrócić uwagę, to jest propagandowo wykorzystywane pod hasłem Zachód jest zaniepokojony. To jest też element budowania takiego emocjonalnego strachu w opinii publicznej i tworzenia wrażenia, że to się nie tak. To jest normalny taki element wojny psychologicznej, którą totalna opozycja w tej chwili próbuje zrobić. No, trzymamy rękę na pulsie, panie senatorze. Będziemy przypatrywać się temu wszystkiemu, co dziać się będzie w Senacie. Po głosowaniach w Senacie ustawa wyląduje na biurko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam ojca i szczęść Boże całej rodzinie Radia Maryja. Oczywiście, tak. Nie ma innego wyjścia. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem senatorem Janem Marią Jackowskim. W Sejmie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej trwa debata dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, czy to będzie dobre, ale taki sekretariat taki właśnie już pasterstwa, jako zadanie przeświadczać się w społecznej młodzieży. Może niektórym po prostu jest łatwiej porozmawiać z rówieśnikiem, czy to jest taki jak ja, niż z księdzem, który może się wydawać no trochę odrealniony takiemu gimnazjaliście. Nie ma już gimnazjum, ale to jednak facet w pewnej sytuacji jednak z koloratką, to może się wydawać komuś, kto nie jest związany z kościołem, kimś takim innym trochę, prawda? A jednak młody, który wygląda tak jak ja, może mieć takie same problemy jak ja, jest dla kogoś, kto zaczyna dopiero bardziej obiektywnie, tak się wydaje. To raczej, ale to miało być raczej pochwalenie tego, co powiedział ksiądz Emil. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Stanisława Orzuga. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Witam ojca, witam państwa. Szczęść Boże. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na naszym polskim podwórku, kolokwialnie mówiąc, ale także opozycja wykorzystuje siły międzynarodowe. Szef Rady Europy Donald Tusk prosi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o spotkanie w sprawie tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Pani Więkowska mówi, że atmosfera wokół Polski wpłynie negatywnie na rozmowy o budżecie Unii Europejskiej, a pan Timmermans straszy Polskę, że mogą nam zostać odebrane subwencje finansowe. Ojcze, szanowni państwo, totalna bzdura. Totalna bzdura, dlatego że po pierwsze zacznę od końca, może tutaj nie ma podstawy prawnej żadnej, ażeby zostały odebrane nam jakiekolwiek subwencje finansowe. Nie ma podstawy prawnej, ażeby przy negocjacjach, bo pani Mierdzińkowska zapomniała, że mówi o negocjacjach dotyczących perspektywy 2020-2027, tego typu czynniki będą istotne, czy też będą brane pod uwagę. Pan Timmermans, który goni w piętce, ale rozumiem jego frustrację, dlatego że jest to człowiek bez zaplecza politycznego, gdzie jego rodzinnym kraju, partia, jego partia po prostu przestała istnieć, więc człowiek wielce sfrustrowany. Na dodatek to jest bardzo nieprzyjemne, niebezpieczne, wręcz nawet, że człowiek nieznający traktatu powołuje się na artykuł 7, gdzie na podstawie tego artykułu mogą być wdrożone przeciwko Polsce jakiekolwiek sankcje. Natomiast człowiek nie wie, o czym mówi. Jeśli poruszamy się w sprawach bezpieczeństwa państwa, jeśli poruszamy się w obszarze prawa systemu wymiaru sprawiedliwości w danym państwie, to właśnie ten traktat, na którego wybiórczo powołuje się Timmermans, gwarantuje, czy też wręcz ustanawia, stanowić, że jest to domena państw narodowych. A więc cóż, doczekaliśmy się z woli Timmermansa, bądź niedysponowanego Junckera, obalenia przez nich dwóch jakichś traktatów. Pan Timmermans nie powie, jak wygląda system wymiaru sprawiedliwości prawny. A może te traktaty obligowały do wdrożenia jakichś procedur przeciwko Niemcom, Hiszpanii,
może Szwajcarii, może krajom skandynawskim, gdzie jeśli by użyć nomenklatury tej tak zwanej nazewnictwa, tej tak zwanej totalnej opozycji, gdzie u nas ponoć to jest faszyzm, czy też pełzający zamach stanu, to tam w Niemczech ten zamach stanu nastąpi nie wiadomo kiedy, ale konkretnie. Przecież niemiecki sąd najwyższy jest wybierany w 0,5% przez polityków. Konkretnie. 16 sędziów przez Bundestag, a 16 przez lokalnych, rządowych ministrów sprawiedliwości. Więc ci ludzie, którzy opowiadają tak totalne krzywdzące Polskę, Polaków, bzdury, powinni się zastanowić nad tym, co mówią, bo oni już barierę, granice, śmieszność i kompromitacji po prostu przekraczają. Natomiast można by było jeszcze dodać, że Waszyngton ponoć wyraża niezadowolenie, zaniepokojenie, też bzdura totalna. Waszyngton potwierdza kolejny raz, że traktuje Polskę jako bliskiego, jednego z najbliższych sojuszników i po prostu interesuje się Polską, tak jak my interesujemy się również Stanami Zjednoczonymi, natomiast Waszyngton, Stany Zjednoczone nie widzą żadnego naruszenia prawa póki co w Polsce. Natomiast stąd to zainteresowanie ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Junckera, Junckera z Timmermansa. Pozdrawiamy jeszcze wszystkich, którzy czują się dobrze, serdecznego jakiegoś przyjaciela Polaków. Przypomnieć tylko słowa przesłania Ojca Świętego do KSA. Tak zwana totalna opozycja, tak siebie sami na to w tej chwili, no po prostu w tej chwili ma się no, wszelkiego rodzaju działań, dlatego, że to się kończy. Polska staje się po tym okresie, kiedy wymiar sprawiedliwości był wynikiem kompromisu, zginiłego kompromisu okrągłego stołowego, wymiar sprawiedliwości w Polsce, dużym państwie Unii Europejskiej, dużym państwie świata, staje się wymiarem sprawiedliwości życzliwym dla przeciętnego obywatela, każdego obywatela, wymiarem sprawiedliwości, a nie niesprawiedliwości, co większość społeczeństwa na zebraniach wyborczych i nie tylko podkreślała i podkreśla. Widocznie platforma, tak zwana obywatelska, nie wiem skąd, kropka nowoczesna, mają wiele do stracenia, obawiają się wymiaru sprawiedliwości, który będzie dbał, przestrzegał, pracował właśnie pod sprawiedliwą narodową. I w tym wymiarze, panie pośle, warto podkreślić, że niejednokrotne badania przeprowadzane wśród Polaków, wśród opinii publicznej mówią, że 70% Polaków jest niezadowolonych z obecnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie, ponad 70%. Natomiast mnie martwi jedna rzecz, bo to w tych spędach, które w tej chwili są organizowane w różnych miastach w Polsce, pojawiają się dzieci w godzinach wieczornych, 21 pod sądami okręgowymi, dzieci w wieku 7, 8, 10 lat. Natomiast co oni tam robią? Przeciwko czemu protestują? Z kim? Przeciwko komu? Jeśli w dwóch konkretnych miastach województw dziennikarze zadawali pytania uczestników protestu, przeciwko czemu oni protestują, ale konkretnie, nie potrafili ci krzykliwi uczestnicy tych protestów powiedzieć przeciwko czemu. Gdyby zadać pytanie, podejrzewam, pani prezes na przykład z Sądu Najwyższego miałaby z tym, takie pytanie, miałaby z tym chyba jednak problemy z odpowiedzią, bo skoro ona nie zna podstawowego paragrafu artykułu polskiej konstytucji, która to określa, że suwerenem jest naród, a ona mówi publicznie, że suwerenem jest konstytucja, no to czegoż my się możemy spodziewać? Nawet na przykładzie tego ostatniego, na podstawie tego ostatniego przypadku, no powinniśmy dokonać jak najszybciej tych zmian. Wielu ludzi spotykanych dzisiaj na przykład przeze mnie na ulicy pyta mnie, dlaczego tak późno?
Panie pośle, Internet, Ulica, Parlament to program totalnej opozycji. Wcześniej w rachubę wchodziła jeszcze Unia Europejska i jej struktury, donoszenie na Polskę na forum Parlamentu Europejskiego. Ta narracja bardzo negatywna wobec Polski trochę została zachwiana przez wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, panie pośle. Prezydent Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa militarnego, ale tak samo potęgi gospodarczej na świecie, on wręcz prosto powiedział, że to Polska, to na Polsce powinny się wzorować świat zachodniej Europy, czy w ogóle świat, na wartościach. Odniesienie przez prezydenta Trumpa do wartości, postawienie tu jako przykładu Polski, wielce zaniepokoił, czy też wręcz zdezorganizował tę wcześniejszą retorykę. W tej chwili właśnie dlatego szukają ostatecznie jakichś argumentów, ażeby posiać fermy w niepokój. Korzystając może z sezonu właśnie tej kanikuły letniej, próbują nadal wprowadzać społeczeństwo w błąd, widząc, że to po prostu zaczyna kończyć się, jeśli chodzi o zapowiedzi reformy sądownictwa, zapowiedzi z programu wyborczego, zapowiedzi z tego programu, na podstawie tego, którego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, i stawianie sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w sposób normalny. Wiele osób, wielu na zebraniach, różnego rodzaju spotkaniach wręcz zwracało się i zwracają się: zastąpcie wymiar niesprawiedliwości wymiarem sprawiedliwości. To robimy. Co ważne, zostało odbudowane zaufanie w Grupie Wyszehradzkiej V4, także idea Międzymorza. Węgry dzisiaj mówią wprost, panie pośle, jesteśmy solidarni z Polską. Wypowiedź Orbana jest wypowiedzią pozbawiającą wszelkich wrogich sił, czynników w Polsce złudzeń, że Grupa Wyszehradzka, konkretnie tutaj Orban, pozostanie z boku wobec tego konfliktu. Natomiast porozumienie dotyczące Trójmorza z zainteresowaniem tym Stanów Zjednoczonych wprowadza wielki niepokój, ogromny niepokój w krajach zachodniej Europy. Dlatego, że Trójmorze staje się przeciwwagą dla zachodniej Europy w sytuacji, kiedy tam praktycznie do dnia dzisiejszego funkcjonuje kryzys gospodarczy, kryzys finansowy. Rozwój właśnie państw środkowo-wschodniej Europy, południowo-środkowo-wschodniej Europy, Trójmorza, daje ogromną szansę dla tego regionu, natomiast musi niepokoić przede wszystkim Niemcy oraz Francję, Włochy, chociaż Włochy z wielkim zainteresowaniem przyglądają się inicjatywie Trójmorza. Niewykluczone, że po wyborach właśnie Włochy mogą skierować swoje działania, zamierzenia przyszłościowe w kierunku inicjatywy Trójmorza, jeśli to będzie się rozwijało, a wierzę, że będzie się rozwijało. I ostatni aspekt, panie pośle, dziwi taka siła skondensowanej międzynarodówki, kolokwialnie mówiąc, skoncentrowanej na sprawach, które dzieją się w Polsce, kiedy sama Unia Europejska nie radzi sobie ze swoimi podstawowymi, fundamentalnymi problemami, chociażby z napływem nielegalnej imigracji. Tak, na spotkaniu mojej grupy EPR z Junckerem zadałem konkretne pytania Junckerowi, średnio dysponowanemu, jakie konkretne działania będą przyjęte, proponowane przez Komisję Europejską, ażeby ten zasadniczy problem rozwinąć. Nie potrafił odpowiedzieć, nie chciał odpowiedzieć, zaczęło mu się nagle śpieszyć. W kontekście tego potężnego problemu, z którym Europa sobie nie radzi, każdy temat zastępczy jest dla nich dobry. Dlatego, że wielokrotnie stawiałem tezę, również na łamach Radio Maryja, że oto jesteśmy świadkami początku końca Unii Europejskiej, w tym dotychczasowym wydaniu tak się to niestety po prostu w tej chwili dzieje. Później druga sprawa, to co u nas jest, grupa ta, która w tej chwili najgłośniej wrzeszczy wobec reformy sądownictwa, wobec podejmowania wszelkich działań, jeśli chodzi o
sprawy podatkowe, uszczelnienie podatkowe, czy w Europie lewactwo. Skąd się to bierze? Zawsze mówiłem, każdy o tym wie, że istnieją dwie największe, najsilniejsze więzi międzyludzkie. Więź matki, dziecka, dziecko matki. No i druga więź to jest więź ludzi mających dużo do stracenia. To delikatnie powiedziałem. I niestety właśnie ta grupa czuje się bardzo mocno zagrożona i stąd te wrzaski nieprawdopodobne, czy u nas na ulicy, czy w niektórych mediach, czy też na zachodzie Europy, która to zachodnia Europa widziałaby Polskę nie prawą i sprawiedliwą, tylko lewacką. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za to spotkanie. Będziemy powracać do tych tematów, bo na pewno ta batalia nienawiści będzie także dotykała działań podejmowanych przez struktury międzynarodowe, przez tak zwaną współczesną międzynarodówkę. Dziękuję i bardzo gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać z panem Bogiem. Gościem aktualności dnia był pan Stanisław Ożuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat na antenie Radia Maryja. Jest z nami pani Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Witam panią bardzo gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości to temat naszej rozmowy. Ustawa, która budzi ogromne kontrowersje, bo mówimy o 600 tysiącach hektarów gruntów zalesionych. Dokładnie tak, 600 tysięcy hektarów, tyle chce Krajowy Zasób Nieruchomości przejąć od Lasów Państwowych. Przypomnę, że lasy w swoim zarządzie mają ponad 7,5 miliona hektarów. I Krajowy Zasób Nieruchomości chce od nas przejąć 600 tysięcy hektarów tych gruntów, które są w granicach miast na potrzeby Mieszkania Plus. My oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby ten program Mieszkanie Plus się rozwijał, ale mamy poważne zastrzeżenia do zapisów, które są w tej ustawie i przypomnę, że wczoraj już odbyło się głosowanie w Sejmie, także teraz już w zasadzie została cała nadzieja w Senacie, dlatego że ta ustawa zawiera bardzo niebezpieczne przepisy dla lasów państwowych. Jakie to są zapisy? To są zapisy, że lasy państwowe miałyby oddać do Krajowego Zasobu Nieruchomości 600 tysięcy hektarów lasów, które są w miastach. Przypomnijmy, że te lasy to są właśnie zielone płuca. Bardzo często pełnią bardzo ważną rolę taką rekreacyjną, ekologiczną w miastach. I problem jest w tym, że w tej ustawie nie ma zapisane, co dokładnie będzie można tam robić. My oczywiście byśmy się na to zgodzili i akceptowali, gdyby tylko i wyłącznie można było na tych terenach budować obiekty liniowe, czyli wykorzystać te tereny do tego, żeby poprowadzić przez nie drogi, linie przesyłowe, czy też inne instalacje, które są podłączane do nowych osiedli. Natomiast takiego zapisu nie ma w tej ustawie i boimy się, że
będą bardzo duże naciski ze strony, nie wiem, deweloperów, ogólnie tego całego przemysłu budowlanego i że być może, że na przykład ta ustawa w takim kształcie w tej chwili umożliwia na przykład sprzedaż tych gruntów, umożliwia branie pod te grunty kredytów. No i my oczywiście jako leśnicy się na to nie godzimy i uważamy, że Mieszkanie Plus oczywiście dobry pomysł i dobra inicjatywa, no ale nie w ten sposób, żeby to się nie skończyło potem tym, że przyjdzie inny rząd i te grunty będą wyprzedawane. Co warto powiedzieć, żeby także trochę poruszyć wyobraźnię naszych słuchaczy, proszę pani, to prawie 3 miliony działek ewidencyjnych, czyli rzeczywiście skala tego procederu może być ogromna. Tak, 3 miliony działek ewidencyjnych i to jeszcze w bardzo często atrakcyjnych miejscach, bo wiele miast posiada właśnie grunty, które należą do nas, które są lasami, gdzie jest pięknie, gdzie jest zielono, więc naprawdę będzie to niezła gratka dla na przykład deweloperów. Więc my byśmy chcieli, żeby po prostu w tej ustawie było dokładnie zapisane, że tam tylko i wyłącznie będzie można budować obiekty liniowe, tak? Czyli na przykład, nie wiem, drogi dojazdowe do osiedli, ale żeby na przykład te obiekty nie mogły być sprzedane, albo żeby nie można było pod nie wziąć kredytu. Sprawa bardzo ważna, to o czym pani już wspomniała, deweloperka zabierają różnego rodzaju i są zainteresowani gruntami, a jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w ustawie sama sytuacja tych gruntów jest nie do uregulowana, czyli rzeczywiście zasadniczym jest niepokój dotyczący przyszłości tych działek. Dokładnie tak, dlatego że w innym układzie politycznym teraz mamy deklaracje słowne, tak, że to się nie stanie, ale to jest tylko deklaracja słowna. Chcielibyśmy, żeby to było zapisane w tej ustawie, bo w innym układzie politycznym ten zapis może być po prostu bardzo groźny. Kolejna sprawa to jest aż 600 tysięcy hektarów. Przypomnijmy, że to są lasy i te 600 tysięcy hektarów wpływa na lesistość Polski. Jeśli my to przekażemy do Krajowego Zasobu Nieruchomości i jeśli zostaną tam te lasy wycięte, to w tym momencie Polska będzie jedynym krajem w Europie, gdzie ta lesistość spadnie. Od II wojny światowej lesistość nam rośnie, a w tym momencie może być groźba może być taka, że ta lesistość wtedy nam spadnie. Taki przykład bardzo realny dotyczący tej sytuacji, scenariusza bardzo niebezpiecznego, z którym mamy do czynienia. Na przykład podmiot zagraniczny lub jakiś nowobogacki nabywa grunt zalesiony. Fundusz leśny nie jest w stanie sprostać możliwości zastosowania prawa pierwokupu. Podmiot zagraniczny lub ten nowobogacki, o którym mówiliśmy, wyłącza mały sprawę gruntu pod na przykład rezydencję w otoczeniu podmiejskich lasów. Dzieje się tak przecież kosztem ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Dokładnie tak i ta ustawa jest właśnie niezgodna z tą ustawą, którą ojciec wymienił i jest to też niezgodne z ustawą o lasach, dlatego że w tej chwili to nadleśniczy decyduje o tym, który grunt jest przydatny, a który nie jest przydatny dla gospodarki leśnej. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zakłada, że o tym nie będzie decydował nadleśniczy, tylko ewentualnie dyrektor generalny będzie mógł to opiniować. Potem jeszcze będzie mógł to opiniować minister środowiska, ale i tak nie będzie miał tutaj ostatecznego słowa ani dyrektor generalny, ani minister środowiska, więc obawiamy się, że to po prostu może być bardzo niebezpieczne. Czyli projekt ustawy domaga doprecyzowania i cała nadzieja teraz w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i będziemy śledzić i jednocześnie apelować także do senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, aby pomogli obywatelom rzeczywiście zachować te grunty, które są zielonymi płucami, o których mówiliśmy, chociażby okalające nasze wielkie aglomeracje. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panią. Dziękuję. Z panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panią Anną Malinowską, rzecznikiem prasowym Lasów Państwowych. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości kryje za sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia 54 minuty po godzinie 13 w naszym programie o 14 serwis informacyjny. Po nim popołudniowa modlitwa z liturgii. Wojewódzki konserwator zabytków wydał zgodę na budowę pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Oznacza to, że długo oczekiwany monument ma szansę stanąć pod Wawelem jeszcze w tym roku.
Pomysłodawcą budowy pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Rzeźba będzie miała kształt wstęgi, która wyłania się spod ziemi. Będzie zbudowana z dwóch stalowych warstw, zewnętrznej w kolorze rdzy i wewnętrznej w kolorze błyszczącej stali. Forma wstęgi odzwierciedla granice Rzeczpospolitej Polskiej w momencie wybuchu II wojny światowej. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Dziś rozpoczęły się rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie pod kryptonimem Morska Współpraca 2017. Chińskie okręty po raz pierwszy pojawiły się w Bałtycku, głównej bazie rosyjskiej floty bałtyckiej. Ćwiczenia zakończą się 28 lipca. Parlament Mołdawii wezwał Rosję, by wycofała swe wojska z kontrolowanego przez promoskiewskich separatystów Naddniestrza. W trakcie możliwych obrad nad tą uchwałą ponownie uwidocznił się podział między sympatykami Zachodu i Rosji. Za wycofaniem było 61 deputowanych w 101-osobowym parlamencie. Córka Borysa Niemcowa, zabitego w 2015 roku przywódcy rosyjskiej opozycji, odwołała się od wyroku skazującego zabójców jej ojca. Kwestionuje ona zakwalifikowanie zbrodni jako zwykłe zabójstwo. Zdaniem Żanny Niemcowej... Drodzy widzowie telewizji TVN, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja, serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze doroczne dziękczynienie w rodzinie. Już 2 września, w pierwszą sobotę miesiąca, spotkamy się w Toruniu w dawnym porcie drzewnym przy ulicy Droga Starotoruńska, gdzie mieści się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Od godziny 11 na scenie nad wodą wystąpią zespoły młodzieżowe, laureaci konkursu muzycznego zorganizowanego przez sanktuarium. W samo południe w sanktuarium sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, Eucharystia. Po mszy świętej ciąg dalszy koncertu w amfiteatrze wystąpią między innymi Estrada Regionalna Równica z Ustronia. Trzęsła się także w Turcji. Około 70 osób trafiło do szpitali. Brak jest informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zapowiedział wprowadzenie zakazu podróżowania amerykańskich obywateli do Korei Północnej. Zespół pieśni i tańca Jurkowianie z Jurkowa, Brygida i Robert Łukowscy, Blue Party, Paweł Siluk, Steiner zaproszą Państwa na prawdziwą śląską biesiadę. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Alarm dla kresów, kościoły, kaplice, zamki, pałace, dworze. Specjalnie dla Państwa wystąpi gwiazda polskiej estrady, Jerzy Polomski. Czytam w naszym dzienniku. Bolesne drogi doprawne, poddamy się bardzo o pamięć. W naszym dzienniku rozmowa z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Jarosławem Szarkiem. Koncert galowy wraz z musztrą paradną wykona reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza. Szczegóły w naszym dzienniku. Dzień Męczeństwa Wsi. Sejm pracuje nad ustanowieniem Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W przyszłym roku w polskim kalendarzu będzie wpisane kolejne święto. Zły skrzyta zębami i z zazdrości sinieje. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie także modlitwa Anioł Pański, koronka ku czci Bożego Miłosierdzia oraz apel jasnogórski. Dziękczynienie w rodzinie odbędzie się pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza, prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego oraz księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Wszyscy uczestnicy naszego dziękczynienia w rodzinie, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową ofertę kulinarną. Na ekologicznych stanowiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, przetwory, soki, nabiał, pieczywo i zioła. Zapraszamy także do naszej kawiarni, restauracji oraz księgarni. Na wszystkie dzieci będzie czekał plac zabaw oraz miasteczko strażackie, w którym Państwowa Straż Pożarna przygotuje bardzo wiele atrakcji i ścieżek edukacyjnych w temacie bezpieczeństwa. Już od godziny 11 w miasteczku Zdrowia przy siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne
ze specjalistami zakresu onkologii, mamografia i cytologia, chorób serca, cukrzycy. Będzie możliwość wykonania badań w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty jamy brzusznej. Uwaga mieszkańcy Torunia! Specjalnie oznakowane bezpłatne autobusy będą kursowały z centrum Torunia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz z powrotem. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie zamieszczony na naszym portalu internetowym. Kochani, nadsyłajmy już informacje o miejscach, w których organizowany jest wyjazd do Torunia na tegoroczne dziękczynienie w rodzinie. Nie może zabraknąć Ciebie. Zaproś także innych. Spotkajmy się. Zapraszamy do naszego sejmu. Jest godzina 14. Motocyklizm. Msza święta będzie dla Was o godzinie 10. Będziemy modlić się o bezpieczną jazdę, a po mszy świętej poświęcimy motocykle. Tu Radio Maryja. Cieszymy się, że pielgrzymujecie, by modlić się w sanie Chwały Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Za dobrej organizacji uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie. Państwa zapraszamy na serwis informacyjny. Również grupy pielgrzymi mogą zamówić nocleg czy obiad w kampusie akademickim. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpiera zarzuty PO dotyczące prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Podczas debaty w Wyższej Izbie Parlamentu senator PiS-u Marek Martynowski wnioskował o zamknięcie możliwości zadawania pytań do przedstawiciela wniosku mniejszości Jana Rulewskiego z PO. Senator Sławomir Rybicki z PO stwierdził, że to hańba. Większość senacka zamyka nam usta, mówił. Z kolei przewodniczący klubu PO w Senacie Bogdan Klif powiedział, że siły policyjne na terenie Senatu i Sejmu narastają. Domagał się, aby nie wywierać presji na senatorów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpowiadał na te zarzuty podczas specjalnej konferencji prasowej. Te głosy, które pojawiają się ze strony senatorów, polityków Platformy Obywatelskiej, mówiących o tym, że ogranicza się możliwość zadawania pytań, czy nie stosuje się praw demokracji, są absolutnie nieprawdziwe. Stosujemy bardzo starannie, bardzo troskliwie wszystkie punkty regulaminu, tak aby nie było żadnego zarzutu, aby nie można było postawić zarzutu, że ta ustawa jest procedowana niezgodnie z przepisami. Wszystkie przepisy naszego regulaminu są stosowane i będziemy w dalszym ciągu bardzo starannie te przepisy realizować. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że po trwającym wystąpieniu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła głos w Senacie zabierze Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Przemawiać ma również wiceprezes Sądu Najwyższego oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Marszałek Senatu podkreślił też, że siły policyjne dbają o porządek w obrębie parlamentu, aby Senat mógł w spokoju pracować nad ustawą Najwyższym. Mimo poseł Prawa i Sprawiedliwości Józef Leśniak złożył dziś zawiadomienie do prokuratury dotyczące zachowania Tomasza Lenza. Chodzi o wydarzenie z sali plenarnej Sejmu, gdzie w nocy z wtorku na środę podczas burzliwej debaty na temat reformy Sądu Najwyższego poseł Lenz zachował się agresywnie w stosunku do parlamentarzystów PiS-u. Odepchnął wtedy posła Józefa Leśniaka i szarpał za marynarkę posła Dominika Tarczyńskiego. W zawiadomieniu do prokuratury wskazano, że doszło do naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego. Podkreślono także, że poseł Tomasz Lenz był do takiego działania podżegany przez poseł PO Kingę Gajewską-Płochocką. Zdecydowałem się złożyć zawiadomienie do prokuratury. Istotnie to zawiadomienie zostało złożone dzisiaj. To, co się wydarzyło na sali sejmowej, jest to rzecz doprzedzająca, jeszcze nie miało miejsca do tej pory. Jak pamiętam, w polskim parlamencie, aby jeden poseł zaatakował brutalny sposób drugiego posła. Zastanawiałem się bardzo głęboko nad tym, czy składać zawiadomienie do prokuratury. Już nie chodzi nawet o moją osobę. Tu chodzi o to, aby wykluczyć z debaty publicznej takie formy zachowań niektórych posłów, niektórych posłów opozycji, aby to nigdy więcej nie powtórzyło się. Mówił poseł Józef Leśniak z PiS-u, nie ustosunkowała się oficjalnie do zachowania Tomasza Lenza. Mimo toczącego się w parlamencie sporu dotyczącego zmian w wymiarze sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie traci poparcia. Najnowszy sondaż IBRIS-u opublikował dziś jeden z dzienników.
Przeprowadzone w miniony wtorek i środę, czyli w czasie najgorętszych dyskusji w Sejmie, badanie pokazało, że partia rządząca może liczyć obecnie na 37% poparcia. Oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe. W ocenie profesora Mieczysława Ryby obecna sytuacja w parlamencie nie powoduje spadku poparcia dla rządzących, bo Polacy przywykli już do przekazu o zagrożeniu dla demokracji, jaki serwuje im opozycja. Ponadto, jak dodaje politolog, temat niezależności sądów w niewielkim stopniu przekłada się na życie przeciętnego Polaka. Sposób protestu, który wykorzystuje Mastowskiego w każdej sprawie, nawet najbardziej banalnej, nawet takiej, czy poseł Szczerba może się wypowiedzieć i do końca swojego wypowiedź będzie skrócona publicznym protestem. Kiedy wchodzi reforma sądownictwa, jest to samo. Tak naprawdę trudno tu nawet znaleźć się różnicę w akcentach. Wszystko, co prawie rząd robi, jest zagrożeniem dla demokracji, zniszczeniem wolności. To często z natury rzeczy musiało się na to wszystko uodpornić. Natomiast zrobienie takich awantur w kontekście tej sprawy absolutnie nie powoduje zniechęcenia Polaków do partii rządzącej, bo to nie jest temat, który byłby kontrowersyjny dla każdego obywatela. Według badania IBRIS tuż za PiS-em plasuje się Platforma Obywatelska, na którą głosowałoby 21% ankietowanych. Nowoczesna może liczyć na 9% poparcia, Kukiz 15% na 8%, SLD na 7% a PSL na 5%. Z przeprowadzonego przez IBRIS sondażu wynika też, że do wyborów poszłoby obecnie 58% ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych. 7 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego ma ogłosić informację o wznowieniu przyjmowania wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych. Umożliwienie wykorzystania dostępnych środków zakładają przepisy ustawy, którą podpisał w ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda. Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przygotowaną w resorcie infrastruktury i budownictwa. Zmiany umożliwią przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w tym roku. Poza tym możliwe będzie składanie podań w 2018 roku do chwili osiągnięcia całej kwoty limitu określonego na dany rok. O szczegółach wprowadzanych rozwiązań mówi poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i Budownictwa. Zauważyliśmy, że w tym programie Mieszkanie dla Młodych jest to pewna rezerwa. Mianowicie mieszkanie było wpisane, że środki są wyczerpywalne do 95% limitu. Myśmy to poszerzyli do 100%, czyli mówiąc umownie, w tym roku na rynek jeszcze trafi ponad 60 milionów złotych na te właśnie mieszkania do potrzeby młodych ludzi. I w przyszłym roku będzie to podobna kwota. Ustawodawca po prostu zrobił taką rezerwę, a zauważyliśmy, że ona nie jest wykorzystywana i przepada w końcu roku. Więc żeby nie było w tej sytuacji, to po prostu postanowiliśmy czerpywać z nimi do 100%, bo kolejka jest duża, potrzeby ogromne. Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku. Program Mieszkanie dla Młodych, którego dotyczy znowelizowana ustawa, wystartował w 2014 roku i zastąpił inny rządowy program Rodzina na swoim. Polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Limity dofinansowania na kolejne lata wynoszą 746 milionów złotych na 2017 rok i 762 miliony złotych na rok 2018. Co najmniej 20 Palestyńczyków zostało rannych w kolejnych starciach z izraelskimi siłami bezpieczeństwa, do których doszło w Jerozolimie. Dwóch z nich ma rany postrzałowe. Muzułmanie obrzucili policjantów kamieniami i butelkami. Protestowali przeciwko zainstalowaniu przy wejściach na wzgórze świątynne w Jerozolimie bramek z wykrywaczami metalu. Ich zdaniem jest to próba rozszerzenia kontroli Izraela nad tym miejscem. W wyniku ich poczynem izraelska policja poinformowała, że nie zezwala na wejście na Stare Miasto w Jerozolimie na piątkową modlitwę muzułmanom poniżej 50 roku życia. Były to wiadomości w Radiu Maria. Pani Helena Pisztarne, pani Maria Szumka, pan Tadeusz Walędziuk, pan Edward Popławski, pani Jadwiga Omielańczuk. Dziś w programach młodzieżowych Westerplatte Młodych i audycji Czas Wzrastania gościć będziemy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Temat, który podejmiemy, dotyczyć będzie wartościowych wakacji. Pamiętajcie, Westerplatte Młodych, godzina 18.15 w Telewizji Trwam. Kontynuacja tematu w audycji Czas Wzrastania o 21.30 w Radiu Maryi. Bądźcie razem z nami. Słobodziak z Borus, pani Krystyna Jerzy, Sołtysiak z Kielc.
Minister, ksiądz Edward Sobala, z Nottingham dr Sławomir Słoniecki, z Walluel pani Danuta Sulma, z Nottingham pani Zofia Świderska, z Daventry pani Iwona Waligórska. 10 minut po godzinie 14 przed nami popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Korzystamy z tomu trzeciego, części stałe w tygodniu trzecim, hymny strona 550, rozpoczynający się od słów już światło słońca na niebie. Psalmodia na stronie 881 i stronach kolejnych. Zapraszam. Są to w miejscowości Marzewo, pan Eugeniusz Bogusławski, pani Barbara Zumber, pani Władysława Pawłowska, pani Anna Kozera, pani Apolonia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Rut może? Panie, poślesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pani Matuszewska z miejscowości Krzewina. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj Boży Baranka. Dziękujemy. Wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Widzieliśmy Go wzgardzonego, męża boleśnie oswojonego z cierpieniem. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś, mój wybawco, od mych próśb i wołania. Boże mój, wołam ewnie, lecz nie odpowiadasz. Wołam nocą, lecz nie znajduję spokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, ufali Tobie i nie zaznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko dla ludzi i wzgarda dla poszkólstwa. Przydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. To Ty mnie wydobyłeś z łona matki, Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpieczny. Tobie od urodzenia zostałem oddany, od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,